Śląskie współfinansuje ten memoriał. Po dyskusjach doszliśmy do wniosku, że aby ten obiekt żył, warto w niego zainwestować, a w coś takiego jak lekkoatletyka zainwestować warto tym bardziej. Musimy zachęcić związek, żeby chciano to być, żeby stadion stał się domem Polskiego Związku Lekkoatletyki i żeby dobrze wypaść, bo liczymy na to, że mając taki obiekt będziemy organizować w najbliższych latach największe imprezy rangi europejskiej czy światowej. Tak wspaniały obiekt, że on musi mieć godną zdobę, czyli ten memoriał to najstarsze nasze zawody lekkoatletyczne w Polsce ze świetną historią, a teraz mamy gwiazdę, które muszą mieć obiekt, żeby się pokazać i właśnie to będziemy prezentować i nasze polskie gwiazdy i zagraniczne, które tutaj będą walczyć, będą pięknie walczyć, będą pokazywać swoją klasę i osiągać wspaniałe rezultaty. W planie przyszłych zawodów 8 czerwca Orlen Memoriał Janusza Kosacińskiego będzie również w planie właśnie bieg na 800 metrów dla amatorów. I to jest bieg zorganizowany przez właśnie kampanię Bridgestone Podążaj za marzeniami bez względu na wszystko. I ja jako ambasadorka tej kampanii będę miała okazję właśnie wprowadzić na stadion 16 zwycięzców konkursu, którzy poczują się jak prawdziwi zawodowi lekkoatleci i pobiegną na 800 metrów.